Do 30 listopada lub do wyczerpania preparatów potrwają w szpitalu miejskim bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Świnoujścia, którzy ukończyli 60 rok życia. Jak na razie zaszczepiło się już ponad 1000 osób. Szczepienia przeciwko grypie już po raz kolejny raz odbywają się w szpitalu. Myślę, że dobrze, że weszło to w taki kanon, że jednostka uczestniczy w tym, ponieważ nasi seniorzy mieli czas, żeby się do tego przyzwyczaić, więc nie muszą zmieniać swoich przyzwyczajeń. Od 13 września trwa akcja szczepień dla seniorów, dla mieszkańców Świnoujścia 60+. Te szczepienia już się w dużej mierze, że tak powiem, jesteśmy w zasadzie, można powiedzieć, prawie w połowie, jeżeli chodzi o dawki, ponieważ już 1000 osób zaszczepiło się przeciwko grypie. Chętnie seniorzy korzystają z tej możliwości. My też widzimy efekty tego coroczne, ponieważ nie ma na oddziale chorób wewnętrznych osób z ciężkim przebiegiem, na przykład zapalenia płuc po grypie, czy innymi chorobami, które ewentualnie często grypa w ramach powikłań gdzieś obdarowuje. Ludzi starszych, ludzi, którzy są często obarczeni innymi jakimiś jednostkami chorobowymi. Do nas można zgłaszać się, jeżeli chodzi o szczepienia, oczywiście w tej grupie wiekowej, o której tutaj była mowa, czyli 60+, w każdy wtorek i w każdą środę. We wtorki to są szczepienia popołudniowe między godziną 13 a 17. Środy to są szczepienia o godzinie 10 do 14. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy przyjść, wypełnić formularz. O co jedynie apelujemy, to żeby senior zabrał ze sobą dowód osobisty i okulary, bo często ma problem, żeby wypełnić z uwagi na to, że korzysta na co dzień z okularów, a gdzieś tam idąc po prostu nie zawsze je zabiera, a jest to konieczne, żeby wypełnił formularz ze swoimi danymi osobowymi, żeby można było to szczepienie odnotować. Gmina oszacowała na bazie danych statystycznych posiadanych, że 2200 osób może zgłosić się na szczepienie przeciwko grypie i taką dawkę szczepionek mamy. A oprócz dokumentu tożsamości czy okularów warto pamiętać, aby do szpitala zabrać ochronną maseczkę na twarz. Szpitale są w grupie 3 podmiotów, w których przepisy wymagają zakrycia ust i nosa. Ja przypominam wszystkim, że na terenie szpitala, na terenie przychodni i na terenie aptek obowiązują maseczki, które zakrywają usta i nos, ponieważ mimo, że ten reżim sanitarny nie jest wszędzie wymagany, to akurat w tych jednostkach istnieje ryzyko zachorowania, zakażenia się tak naprawdę, z uwagi na to, że tam właśnie przebywają osoby chore i jeżeli są niezdiagnozowane, może to być między innymi COVID-19. On nie zniknął, jest nadal, w związku z czym chronimy siebie i w tych miejscach, gdzie to prawdopodobieństwo jest większe, po prostu nośmy te maseczki. Warto podkreślić, że po przeprowadzeniu już ponad 1000 iniekcji nie odnotowano u osób zaszczepionych żadnych niepokojących objawów. Nie odnotowaliśmy większych powikłań niż te, które wiążą się z jakimś zaczerwienieniem, być może podwyższoną temperaturą, te, które są przewidziane generalnie w opisie produktu. Natomiast żadnych większych powikłań, takich zgłoszeń przez lata nie mieliśmy. A z budżetu miasta na program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 60 roku życia powędrowało na konto szpitala 170 tysięcy złotych.